Mówił Pan o spełnieniu marzeń. Arthur Miller był marzeniem w wieku 15 lat. Tak. Ale zmieniło się dużo, dużo rzeczy. Właściwie, znaczy chyba doszedłem do dzisiaj z moim wiekiem doszedłem do wniosku, że jest mnóstwo sztuk, które mi się bardzo podobają, prawda, i nie zdążę ich zrobić do końca mojego życia, więc wtedy jak czytałem tą sztukę Millera, oświeciła mnie, byłem bardzo młody, bardzo mi się podobała. W międzyczasie oczywiście znalazła jakieś inne, aktualniejsze, prawda, jakąś aktualniejszą drogę, jakiś aktualniejszy dostęp dla mnie, dlatego chciałem ją robić. To było marzenie wtedy, ponieważ jest bardzo ładnie napisana, bardzo dobra sztuka. W tej chwili ona oczywiście dostaje w dzisiejszych czasach, zresztą zawsze miała, ale szczególnie dzisiaj tutaj w Polsce, ma bardzo wielką aktualność. Na czym polega ta aktualność? Właśnie nie chciałbym tego zdradzić, bo myślę, że każdy znajdzie sobie swój odnośnik do tego. I próbowaliśmy się tutaj trzymać bardzo... nie pokazywać, nie chodzić z transparentami, nie pokazywać plakatów. Każdy sobie odczyta to, co będzie chciał, odniesie do siebie. Każda kobieta jest czarownicą? A to nigdy się nie zastanawiało. Bardzo się cieszyłem tutaj 3-4 dni temu na tych przedpremierowych przedstawieniach, że przyszły trzy czarownice przebrane za... Myśleliśmy, że to jest jakiś happening teatru. Nie, znaczy żyjemy w... Znaczy mówiąc prawdę, żyjemy w XXI wieku, więc absolutnie nikt nie zadawał sobie tego pytania i prawdopodobnie nie będę zadawał. Nie odnosimy się do tego czasu, kiedy Miller, prawda, pisał tą sztukę, czyli w latach 50., czyli do tego czasu zimnej wojny, do makartyzmu, ani do tego czasu, kiedy ta sztuka tak naprawdę miała miejsce, czyli gdzieś tam 1600 coś. Tylko wydaje mi się, że znaczy próbowaliśmy stworzyć coś, co mogłoby się wydarzyć zawsze i wszędzie. I próbowaliśmy właśnie sceną, która jest tylko umowna, kostiumami, które są jakąś mieszanką, przemyślaną mieszanką, otworzyć to, prawda, na każdy czas. A jakie są nasze największe ograniczenia jako Polaków, skoro dla Polaków może być, czy dla Polaków może być dedykowana ta sztuka? Ja tak właściwie przy pracy nagle przyłapywałem się na tym, że mówię, ale w Niemczech jest tak samo. Czyli gdzieś oczywiście jest tutaj ten wymiar religijny, w który nie poszedłem tutaj, bo o tym była trochę nieboska komedia bardziej. Polityczny wymiar, który zresztą, prawda, i to błoto, i wszystko, co mam, jest jakimś symbolem, prawda? Jakieś sprzątanie nie do końca, przeciąganie rzeczy. Jacy jesteśmy? Może jesteśmy jeszcze za mało tolerancyjni, za mało otwarci. Jesteśmy czasami ksenofobami, czasami nie mamy problemów, kłócimy się. Chyba to jest też sztuka o człowieku, o tym człowieku, o tym wilku, człowiek człowiekowi wilkiem, którą prawda, możemy odczytać jako polską, ale można odczytać ją i chciałbym też, że kto nie chciałby się identyfikować, może ją odczytać jako absolutnie uniwersalną. Co dla Pana było głównym bodźcem, inspiracją poza spełnieniem marzeń, żeby zrealizować ten spektakl? Więc właśnie za dużo bym opowiadał, prawdę mówiąc, ale boję się, że... czy tu nawet chodzi o to, że prawda, w naszym kraju ciężko być nawet neutralnym w tym momencie, czy jeżeli chodzi o politykę, czy jeżeli chodzi o religię, czy jeżeli chodzi o coś innego, nie chodzisz do kościoła, więc automatycznie jesteś niewierzący. Nie jesteś z nami, jesteś przeciwko nam. To zagrożenie, nie wiem, czy to kiedyś nie wybuchnie. Na razie się tylko kłócimy, ale ponieważ jestem realistą, jestem raczej czasami pesymistą. Może to jest to zagrożenie, przed którym powinniśmy się może trochę bardziej otworzyć, trochę bardziej zrozumieć. To, co było też w Nieboskiej Komedii, kiedy ja opowiadałam, że kiedy właściwie pokazywałam Henryka i Pankracego, którzy wychodzą z tymi samymi sztandarami z dwóch stron placu. To są te same sztandary, oni się nie spotykają w
środku pisze, walczymy o lepszą Polskę. Nie spotykają się w środku i nie podają sobie ręki, nie mówią, idziemy razem, tylko zaczynają się na środku placu bić ze sobą. I, no, coś takiego.